Zdrowia, szczególnie dla normalnych. 4 lipca, Dzień Niepodległości Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie polecam. No, 4 lipca, w zeszłym tygodniu było święto. Jeżeli oglądaliście samych swoich i tam któryś z tych innych filmów, no to część się działa w Ameryce, tam oni przyjeżdżali do Ameryki w 1776 roku, czyli to było 200 lat po uzyskaniu niepodległości, w 4 lipca deklaracja była napisana. No tam się różne rzeczy działy, no ale deklaracja była niepodległości. No i przyjęło się, że 4 lipca to są fajerwerki, to jest obchodzenie tego święta niezależności i tak dalej, i tak dalej. Także jest to ciekawy dzień. Jak popatrzeć się na niektóre miasta, no to w wielu miastach już nie strzelali tych fajerwerków. Z reguły to są, jeżeli jest rzeka, to na potężnej barce zakładają tam wystarczająco dużo wystrzałowych fajerwerków i to starcza na pół godziny, 40 minut. Kosztuje to tam 500, 600, 700 tysięcy, bardzo często są dolarów. No są różni sponsorzy, muzyka gra i tak dalej, ludzie się zbierają. Przy rzece, no to też jest 100, 200, 300 tysięcy, także na osobę nie jest tak drogo, no ale jednego sponsora to dużo kosztuje. No w tym roku nie było za dużo fajerwerków, bo właśnie wszyscy gubernatorzy i tak dalej zarządzili, że jednak ludzie nie mogą się spotykać, no i ludzie też się bali. No i z tych fajerwerków, no to w zasadzie zostały tylko dymy, rozwalanie pomników i tak dalej, ale to nie ma nic bardziej amerykańskiego niż Dzień Niezależności, no. Ludzie mają barbecue, mają dzień wolny, niezależnie, który to jest dzień tygodnia. 4 lipca, no to jest 4 lipca, bo z reguły święta, no to są poniedziałkowe. Większość świąt jest taki, że jest w poniedziałek, wybory są tam drugiego wtorku i tak dalej, także są Boże Narodzenie jest tylko kalendarzowe, 4 lipca jest kalendarzowy, Nowy Jork, Nowy Rok jest kalendarzowy, ale większość świąt takich narodowych, no to jest poniedziałek. No i ten 4 lipca to jest taki polityczny festiwal, większość ludzi tam się nie zastanawia, ale tak pomyśleć o tym, no to jest dzień, kiedy Brytyjczycy zostawili Amerykę w spokoju. Zostawili w spokoju, no po walkach, no bo to jednak były kolonie angielskie w Ameryce. Urzędową religią to był, powiedzmy, kościół anglikański, episkopalny. Teraz w Ameryce to się nazywa episkopalny. No i Amerykanie doszli do wniosku, że nie mają reprezentantów w Londynie. No to nie będą płacić taksów, no bo płacili podatki, a nie mieli reprezentantów. Także oni mówili, nie ma reprezentacji bez podatków. No i po walkach, po wielu walkach Brytyjczycy się usunęli z Anglii. No ale Brytyjczycy, całe te imperium brytyjskie w pewnym momencie, no to Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo i tak dalej, no to mówili, że słońce nie zachodzi nad Imperium Angielskim, no bo był, w pewnym momencie tak było. Indie na Dalekim Wschodzie, Burma, Singapur, Hongkong, Ameryka, Australia, Kanada, także to faktycznie Brunei. No ale teraz Dzień Niezależności od Brytyjczyków obchodzi Ameryka, obchodzi Irlandia, obchodzi Brunei i to w wielu miejscach Brytyjczycy założyli dobry porządek, no ale w pewnym momencie się spakowali i odeszli. W Ameryce to walczono, Brytyjczycy w Irlandii, też była walka tam, Brytyjczycy powiesili sporo rewolucjonistów w Dublinie.
No ale, ale też, też ich zostawili w spokoju. To było w 1916 roku w Irlandii na Wielkanoc. No, jak się pojedzie do Dublina, no to tam jest, jest w muzeum, tam no i są, pokazują. No była tragedia, no ale to w Polsce też, też była tragedia. Ta pierwsza wojna światowa dużo, dużo kraju wyzwoliła. W sumie Irlandczycy i Polacy podobnie walczyli ze swoim zaborcą, podobnie byli, są katolikami i tak dalej, i tak dalej. No, założyciele Ameryki widzieli, było to przyjemne i dla nich spodziewane, że jednak odeszli do tego stopnia, że w niektórych miejscach w Bostonie na przykład to jest dzień ewakuacji, i oficjalne takie stanowe święto, to jest w marcu, 17 marca, a w Nowym Jorku też, też jest podobne święto, kiedy Brytyjczycy wyszli, no ale to było, to jest w listopadzie, 25 listopada. W Nowym Orleanie to celebrują właśnie inną rzecz, kiedy Anglicy jeszcze raz przyjechali do Ameryki walczyć w 1815 roku, no i Andrew Jackson właśnie walczył z Brytyjczykami, no ile tam, 30-40 lat po tym, jak wyszli za pierwszym razem, także dużo ludzi nie pamięta, czy nie wspomina tej wojny 1815 roku, która się odbywała w Ameryce między Amerykanami i Anglikami. Na całym świecie Brytyjczycy w sumie wychodzili i jest ten dzień takiego niepodległości. W styczniu, 4 stycznia jest w Burmie, w Bahrein jest w grudniu, 16 grudnia. No i za każdym razem jest gdzieś, w każdym miesiącu gdzieś coś się takiego działo. W Kenii Brytyjczycy wyszli 12 grudnia, 6 sierpnia wyszli z Jamajki, Jamajka też była w sumie brytyjska, w Belize we wrześniu, 21 września, no i tam balangują przez 10 dni w Belize, no ale Belize jako angielskojęzyczny kraj bardzo często ściąga sporo też Amerykanów, jeżdżą tam z tego względu, że na emeryturę, z tego względu, że właśnie tam jest język angielski. Brytyjczycy w Indiach to zakończyli swoje panowanie 15 sierpnia 1947 roku, a w Pakistanie jeden dzień wcześniej, 14 sierpnia. No Brytyjczycy jeździli, no i w zasadzie no to byli wydajni, byli łaskawi, byli życzliwi, no część tam mówi, że byli zamordystami, porównując hitlerowców, powiedzmy, i Polaków do Brytyjczyków i Indian, to co Gandhi zrobił, no to wygląda na to, że Brytyjczycy nie byli tacy straszni. Gestapowcy, no to jakby Gandhi w Polsce usiadł i protestował, gestapowcy by przyszli, go w głowę zastrzelili, a Gandhi właśnie w ten sposób wygrał z Anglikami, usiedli, zaczęli strajkować, no i także oni nie mogli być tacy makabryczni, no na pewno były jakieś walki, wojny i tak dalej, no ale to porównując do innych tych krajów i narodów, no to przypuszczalnie nie było takie straszne, no do Niemców przypuszczalnie Niemcy w Afryce dużo bardziej byli bandycy niż Brytyjczycy. No i wyganiali tych Brytyjczyków. Najsmutniejsze czy najciekawsze to jest to, że po tym jak Brytyjczycy wyszli, no to te nowe rządy to wcale nie były lepsze. Narodom wcale się lepiej nie żyło. Szczególnie były, w większości były złe. Te wszystkie naiwne jakieś utopijne mrzonki, czym się zamieni ten brytyjski system, no nie potrafili. To były z reguły jakieś takie socjalistyczne
książkowe debilizmy, nigdy nie sprawdzone. No i ruina, ruina finansowa, ruina narodowa w większości razem przychodziła, no bo jednak ta ekonomicznie ten socjalizm utopijny nigdy nie wychodzi. To słabo było administrowane, słabo było zarządzane, mieli dużo, dużo najróżniejszych źródeł i surowców, no to wszystko zostało zapyziałe z reguły. No w niektórych krajach przejęli ten system brytyjski i im się udało, no ale bardzo często zamiast tego brytyjskiego systemu, no to następowały jakieś wojskowe zamachy, no i po prostu zamordyzm przez kilkadziesiąt lat w Afryce, no to większość tych krajów, no to po prostu taki czarni pilnowali czarnych i był większy zamordyzm. W niektórych krajach plemienne zaczęły się rządzenia, w niektórych jakieś etniczne rządzenia, Tutsi, Hutu, znamienne, religijne, Somalia i tak dalej. No, także to więcej było bałaganu niż porządku. Te wojny cywilne, dyktatorzy i tak dalej, i tak dalej. No ale pomimo wszystkiego, że jest korupcja i nieznajomość tego wszystkiego, nikt tam nie pozwolił ci, nie chciał wrócić do brytyjskiej korony. W Hongkongu, no Hongkong został oddany do komunistycznych Chin, tylko dlatego, że pożyczka czy tam wynajęcie Hongkongu od cesarza japońskiego było na 100 lat od 1897, także po 100 latach Brytyjczycy oddali to. No a teraz komuniści w zasadzie zapętlają Hongkong. No dużo ludzi z Hongkongu wróci. Mają paszporty brytyjskie, także że prawdopodobnie wrócą. Brytyjczycy no mieli tych ludzi, swoich urzędników nieskorumpowanych, cały ten system to był dobrze nauliwiony, ci technokraci byli dobrze wykształceni, rozumieli co się dzieje, no i robili forsę, tak, robili najważniejsze to jest to, że potrafili kupować tutaj jakieś liście herbaciane, tam było srebro, opium było włączone w to wszystko z Afganistanu i tak dalej, w Ameryce jakieś bawełny, niebawełny, kotony, także to wszystko się mieszało. No z tym opium to jest tak, że było prawo popytu i podaży, Brytyjczycy się wzięli za to i to zorganizowali. No na pewno to nie poprawiło tego wszystkiego, ale to nie jest tak, że ten opium to było wprowadzone no, przez Brytyjczyków, to po prostu lubili to. I teraz pytanie jest, co z tymi ludźmi tych, którzy chcą się sami rządzić, tak? No bo populiści, tak antykolonialiści i tak samo jak w Ameryce teraz walczą powiedzmy z tym pokłosiem niewolnictwa, no to wszystko, co wszystko jest taki tani populizm, te tanie slogany, te tanie hasła, to pokazuje, że ludzie idą na ten lep, no i ten antykolonializm też idzie na lep. Tylko, że prawda jest taka, że we wszystkich krajach ludzie wolą, że nawet być rządzeni gorzej przez swoich, którzy mówią w ich języku, rozumieją ich kulturę, rozumieją te różnice, mają religijnie, też są jakoś podobni, no i nie ma kompletnie obcych ludzi, którzy mieliby nimi rządzić. No, a to jacy politycy, jakie społeczeństwo, tacy politycy, tak? Tak samo jacy księża, jakie społeczeństwo, tak? Także to wszystko się zazębia. Ten dzień wyjścia Brytyjczyków z gdziekolwiek na świecie, no to jest miejsce do celebracji, tak? Ludzie chcą się sami rządzić, no bardzo, bardzo często jest tak, że
nie są dobrze rządzeni, tak? No i wtedy zaczyna się problem. Jeżeli naród nie jest dobrze rządzony, no to naród długo się nie utrzyma. Ciekawa sprawa jest na przykład, że z Kongo belgijskiego, no to dużo, dużo murzynów z Kongo pragnie właśnie zamieszkać w Belgii. Tak samo dużo ludzi z Karaibów, z tych wysep brytyjskich, no to dużo, dużo ludzi ma te paszporty angielskie i właśnie trafia do Anglii. No spora część z nich też trafia poprzez Anglię do Ameryki, tak? Także widzą, że tam ktoś, kto nimi rządził, jakoś ma swój plus. Dzisiaj w wielu krajach jest jakieś rozłączenie. Ten rząd i ten naród jest po prostu jakiś osobne społeczeństwo. To są osobne grupy. No i to praktycznie rzecz biorąc jest to samo, co było za czasów kolonializmu, tak? Ci rządzący kompletnie nie mieli nic wspólnego z tymi, co byli rządzeni. No i w wielu krajach, pomimo, że ci na górze mówią tym samym językiem, wychowali się w tych podobnych strukturach i środowiskach i tak dalej, i religijnie, i politycznie, no to zawsze oni się oddzielają. Tak, także to już wygląda na to, że to nie ma znaczenia. Amerykanie byli dosyć szczęśliwi, no bo założyciele Ameryki to nie byli demagogami. Zrobili jakiś taki system samodemokracji tej religijnej i społecznej tolerancji, ekonomiczny jest swoboda ekonomiczna, wolność, swoboda. No i to spowodowało, że jednak Ameryka jest jako jedna z bogatszych krajów, no i jeden z najsilniejszych krajów, tak, także w historii świata. Także to coś pokazuje, że to, co w Ameryce działa, pokazuje, że gdzieś indziej tam nie działa, tak? Amerykanie mogą rozmawiać o najróżniejszych ciemnych i jasnych stronach kraju, no ale to każdy kraj ma swoje jasne i ciemne strony, tak jak wszyscy ci ludzie na pomnikach, no to też rzucają ludzi za jakiś tam mały szczegół 10%, nie patrzą na 90% tego, co zrobili dobrego. I teraz najważniejsze to jest to, że w całej tej historii, no to trzeba się zastanowić, jaki to system, co działało, co nie działało, no i jak to zabezpieczyć, żeby to mniej więcej lepiej działało niż nie działało, zamiast tego, żeby spalić, tak? Komuniści chcą po prostu wszystko spalić, wszystko chcą zniszczyć. W Ameryce to, że Brytyjczyków wygonili, no to nie tylko, to nie jest tylko to. Najważniejsze to jest to, co Ameryka osiągnęła po tym, jak Brytyjczycy odeszli. W Polsce powiedzmy, patrząc na Jaruzelskiego, na stan wojenny, na Solidarność, na Okrągły Stół, no to Ameryka, Polska dużo nie osiągnęła po tym, jak powiedzmy, komuniści wrócili do Moskwy, tak? Bo ci sami komuniści zostali przy tych samych żłobach. Kiedy Brytyjczycy odeszli z Indii, no to wszyscy ci posłudzy, no to większość została odsunięta. W Polsce powiedzmy nie zostali, czerwone świnie nie zostały odsunięte, no i jest tak, jak jest. No i Ameryce się udało. Ameryka celebruje to, że jednak te idee wolności i demokracji zostały osiągnięte, no i większość Amerykanów ma tą szansę amerykańskiego snu. Tak, także wielu ludzi przyjeżdżało. No, niektórzy mają koszmar, no ale większość jednak ma amerykański sen. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.